dalszy historii z Radharani i Krishnanadrada Kund. Historia piąta, zabawa, igraszka piąta. Radharani zadziwia Akbara. Akbar był mugolskim cesarzem, który w czasach Chaitanyi był władcą tej części Indii. Bóg czasami jest definiowany jako najwyższa istota, najwyższa żywa istota. I jako taki posiada nieograniczoną ilość mocy i potencji. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate, tak mówi Shvetashvara Upanishad 6.8. I Wedy opisują najwyższą istotę jako Bhagavana Shri Krishna i jego wieczne, miłosne, jego wieczna, miłosna część, jego część energetyczna czy pełna miłości jest znana jako Bhagavati Shri Radha. Krishna jest źródłem mocy, Shaktimanem, a Radharani jest mocą, Sarva Shakti Mai, źródłem wszystkich nieograniczonych energii Bhagavana. Dlatego jest taka tajemnica dotycząca Radhakundy, która znana jest tylko dla miejscowych Vrajavasi, mieszkańców Radhakundy. W umyśle każdego w tym świecie to miejsce znane jest jako Radhakunda. To miejsce jest to miejsce pielgrzymek i znane jest ono powszechnie, wszędzie wobec na całym świecie jako Radhakunda. Natomiast następująca historia, igraszka, zabawa jest w sercach wszystkich Vrajavasi i oni znają ją i widzą to miejsce w perspektywie właśnie tej niezwykłej historii, powieści. Krótko po tym, jak Sri Chaitanya Mahaprabhu odkrył to miejsce, Radhakundy, jako taką bagnistą kałużę w środku pustego pola, wielki wielbiciel o imieniu Shri Raghunath Das Goswami Pad przybył tutaj, aby wykonywać swoją sadhan bhajan, czyli sadhan, czyli praktykę duchową, bhajan, czyli formę medytacji. Czyli przybył tutaj, aby praktykować medytację. I pewnego razu mugalski cesarz Akbar przybył w to miejsce razem ze swoją z armią swoich żołnierzy. Były tam również słonie, konie, wielbłądy. I to był taki moment, że oni wszyscy byli bardzo spragnieni. Zatem Akbar zapytał Raghunatha, czy tutaj nie znajduje się gdzieś w okolicy jakieś duże jezioro. Das Goswami powiedział mu, żeby nabrał wody z takiego małej kałuży niedaleko Kaligat i Gaurigat. No to imperator, cesarz Akbar odpowiedział, ta woda nie zadowoli nawet jednego słonia, a co tu dopiero mówić o całej mojej armii. Ale będąc tak pod wpływem impulsu, który wywarł na nim Raghunath, tak czy inaczej wysłał tam swoich ludzi, aby pobrali wodę do picia. I cud pojawił się. Cała armia, składająca się z setek koni, wielbłądów i słoni, wypiła tyle, ile potrzebowała. I jak to się stało, że ta woda z małej kałuży zaspokoiła wszystkich potrzeby i nie została wypita do końca? I ten król, cesarz Akbar był bardzo zadziwiony tym wydarzeniem, ponieważ nie mógł tego zrozumieć, jak to właśnie się stało. Jak takie dwie małe kałuże wody, płytkie kałuże, błotniste do tego, mogły zaspokoić pragnienia całej armii. One przecież są ograniczone, jeśli chodzi o rozmiar, są ograniczone właśnie głębokość i zawierają może wszystko całkiem razem, może 200 litrów wody. I te kałuże później rozszerzyły się i stały się tak duże jak w dzisiejszych czasach i są znane jako Shyamakunda i Radhakunda. Co stało się za tym takiego magicznego, niezwykłego? Jaka jest tajemnicza za tym, kryjąca się za tymi dwoma niewielkimi kałużami? Nieograniczona ilość wody została dostarczona dla armii Akbara i w tym czasie
kiedy Radhakunda, w tym czasie, kiedy ona była, wyglądała tylko, Radhakunda wyglądała tylko jak mała kałuża. Ale Radhakunda nie jest jedynie kałużą. I nie jest także kundą, zwykłą kundą, czy jeziorem wody, którą, tak jak zwykli ludzie myślą, że ona taka jest. Radhakunda jest nieograniczona i jest pełna mocy, tak jak Śrimati Radharani jest pełna mocy. W tym czasie Śrimati Radharani manifestowała kroplę, niewielką kroplę jej mocy, aby przekonać cesarza i o swojej nieograniczonej, nieskończonej naturze. I to jest tajemnica znana tylko dla miejscowych Vrajavasi. Konsekwentnie oni nie nazywają tego miejsca jako Radhakunda. Oni nazywają to miejsce Radharani. Dlaczego? Ponieważ to jest jej bhava, jej emocja, jej duchowa emocja. I to jest ten sposób, w jaki oni naprawdę czują, widzą i doświadczają i w jaki sposób odnoszą się do tego najbardziej świętego z wszystkich świętych miejsc w wszechświecie. Dla Vrajavasi, dla mieszkańców tej okolicy, Radhakunda jest Radharani. I Radhakunda jest tak potężna i tak nieograniczona, jak sama Radharani. Najwyższe źródło energii Shri Krishny. I nie tylko lokalni Vrajavasi widzą Radhakundę jako Radharani, ale tą posiadają, ale poprzez tą transcendentalną wizję widzą ją, widzą to miejsce również jako boską parę. W Govindali Ramicie Shri Krishna Das Goswami Kaviraj opisuje, że kiedykolwiek Radharani widzi Śyamakundę i ona widzi bezpośrednio Krishnę. I w podobny sposób, kiedykolwiek Krishna popatrzy na Radhakundę, on widzi bezpośrednio Śrimati Radharani. Zatem oni oboje, Radha i Krishna, i razem i Vrajavasi, rozumieją, że Radhakunda jest Radharani, a Śyamakunda jest Śyamasundaram. W ten sposób kończy się ta opowieść o tym, w jaki sposób Radharani zadziwiła Akbara.